Zenek Martyniuk i jego żona Danuta, mimo wielkiej sławy, pozostają jedną z bardziej tajemniczych par w polskim show biznesie. Król Disco Polo rzadko dzieli się szczegółami ze swojego życia prywatnego, a jego żona jest jeszcze bardziej dyskretna. Ich życie toczy się z dala od wielkomiejskiego zgiełku Warszawy, co pozwala im na utrzymanie większej prywatności. Mieszkają w malowniczej wiosce pod Białym Stokiem, gdzie wybudowali imponującą rezydencję. To właśnie tam Martyniukowie spędzają większość czasu, opuszczając dom jedynie na koncerty, nagrania w stolicy, czy też zakupy w luksusowych miastach, takich jak Paryż czy Mediolan. Co ciekawe, głos na temat pary niespodziewanie zabrali ich sąsiedzi. Jak zauważyli, życie Martyniuków, choć na pozór spokojne, pełne jest momentów, które budzą zainteresowanie. Ich rezydencja często tętni życiem, a sąsiedzi mogą obserwować regularne wyjazdy i przyjazdy, związane z zawodowymi obowiązkami zęka. Danuta, choć trzyma się z dala od świateł reflektorów, wspiera męża na każdym kroku i dba o rodzinny dom. Jest też znana z zamiłowania do luksusowych marek, co sama przyznała, narzekając, że w Polsce brakuje sklepów spełniających jej oczekiwania modowe. Dom Zenka Martyniuka i jego żony Danuty to prawdziwa perełka w malowniczej wiosce pod Białym Stokiem. Rezydencja o powierzchni ponad 230 m2 zachwyca przestronnością i luksusem. W środku znajduje się między innymi elegancki salon z wygodnymi kanapami oraz sypialnia z królewskim łożem, co tylko potwierdza zamiłowanie Martyniuków do komfortu i klasy. Ogromny ogród, będący oczkiem w głowie pani domu, jest starannie pielęgnowany przy wsparciu fachowców, co dodaje całości jeszcze więcej uroku. To miejsce, które robi wrażenie, choć niewielu ma przywilej, by zajrzeć za jego mury. Reporterzy WP postanowili odwiedzić wioskę, by porozmawiać z sąsiadami Martyniuków i dowiedzieć się, jakimi są ludźmi. Okazuje się, że wszelkie plotki o ich rzekomej wyniosłości zostały szybko rozwiane. Jedna z sąsiadek opisała Zenka i Danutę jako spokojnych i miłych ludzi, choć przyznała, że nigdy nie miała okazji porozmawiać z Zenkiem osobiście. Czasami Zenek wychodzi z psem na spacer. Z wyglądu wydaje się miły, ale rozmawiać z nim. Nie rozmawiałam, powiedziała. Inny sąsiad, który miał nieco więcej do przekazania, również podkreślił, że Martyniukowie są bardzo sympatyczni i zupełnie nie zadzierają nosa. To miły człowiek. Co mogę więcej powiedzieć? W porządku, bardzo w porządku ten człowiek. Normalni ludzie wyznał, dementując tym samym wszelkie negatywne plotki. Okazuje się, że mimo swojej sławy, Zenek i Danuta Martyniukowie prowadzą skromne, normalne życie, ciesząc się prywatnością i bliskimi relacjami z sąsiadami.